serdecznie na gali Kultury i Sportu 2018. Dzisiejszą galę poprowadzą dla Państwa Kamila Gawenda i Julia Tokarczyk. Uczennice powiatowego zespołu nr 9 szkół imienia Marii Dąbrowskiej w Kętach. Wraz z nami przywitała Państwa formacja GRW Crew, czyli główna grupa reprezentacyjna Szkoły Tańca Gravitacja Dance Academy Oświęcim. Formacja już za miesiąc będzie reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Świata International Dance Federation w Puli. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest uhonorowaniu szczególnie zasłużonych dla naszego powiatu na niwie sportu i kultury osób i instytucji. Witamy zatem szczególnie serdecznie laureatów tegorocznych i wszystkich wcześniejszych edycji Nagród Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nagrodził przedstawicieli ziemi oświęcimskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną przez laureata jednej z poprzedniej edycji nagród w dziedzinie kultury, pana Remigiusza Dulkę, wybitnego rzeźbiarza z Oświęcimia. Laureatem tegorocznej nagrody w dziedzinie kultury zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przyjąć tę nagrodę. Bardzo cieszymy się z tego, że praca i wkład naszego Stowarzyszenia Dziedziny Kultury została zauważona i doceniona. Chciałbym tutaj podziękować Zarządowi Powiatu Oświęcim za przyznanie tej nagrody, a także dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcim pani Celestynie Czarnynoga, która była inicjatorem wniosku o przyznanie tej nagrody, a także za współpracę ze szkołą, bez której nasza działalność zapewne nie byłaby możliwa. Chciałbym podkreślić, że ta nagroda to przede wszystkim zasługa i praca członków stowarzyszenia, całego zespołu koleżanek i kolegów, którzy podejmują wyzwania związane z różnymi projektami i dla których nie istnieje pojęcie nie damy rady. Otóż mogę tutaj z tego miejsca powiedzieć, że zawsze dają radę i mamy nadzieję, że dzięki ich energii, pasji oraz zaangażowaniu nadal będziemy mogli spotykać się z Państwem na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Dziękujemy laureatom oraz Państwu. Prosimy o zajęcie miejsc i zapraszamy na występ formacji jazzowej GRW Jazz One. To główna formacja jazzowa Szkoły Tańca Gravitacja. Dziewczyny zaprezentują Ci choreografię modern pod tytułem Walk in Fear, z którą w tym sezonie udało się wywalczyć pierwsze miejsce na Beskidzkim Festiwalu Tańca w Kętach i pierwsze miejsce na ogólnopolskim festiwalu World Dance w Sosnowcu. Od 8 lat otrzymują się na podium zawodów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Trenerem i choreografem formacji jest Patrycja Keller-Wygret. Zapraszam. Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tempo Kęty, który w 2017 roku obchodził swoje 35-lecie. Ogromne zaangażowanie pana Andrzeja w pracę społeczną na rzecz Kęckiego Klubu Lekkoatletycznego przyczyniło się do uzyskania przez MKS Tempo wysokiej pozycji w bielskiej, a obecnie w małopolskiej lekkiej atletyce. W imieniu laureata pana Grzegorza Kościelnika nagrodę odbierze żona, pani Małgorzata Chyla.
Laszek, którą serdecznie zapraszam. Grzegorz Kościelnik, trener strzelectwa sportowego. W 2014 roku założył klub strzelecki w powiecie oświęcimskim. W ciągu zaledwie roku doprowadził do uzyskania licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i rozpoczął szkolenie młodzieży. Od 2016 roku jest trenerem Ligi Ochrony Kraju w Oświęcimiu. Współpracuje ze szkołami powiatowymi PZ4, 10 i 2. Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału filmowego na temat następnego laureata. Andrzej Brania, trener uczniowskiego klubu pływackiego Unia Oświęcim. W ciągu tylko ostatnich 12 miesięcy jego podopieczni zdobyli m.in. 2 złote, 3 srebrne oraz 2 brązowe medale podczas letnich Mistrzostw Polski w Olsztynie, 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe medale na zimowych Mistrzostwach Polski w Lublinie. Zawodnicy trenujący pod okiem pana Andrzeja zdobyli również 2 drugie miejsca w zawodach krajów Europy Środkowej w Rumunii. Natomiast juniorzy i juniorki 14-letni są rekordzistami Polski w kilkunastu kategoriach. I ponownie zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego na temat następnego laureata. Przemysław Wiśniewski. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z dziećmi z samoobrony. W tym samym roku założył sekcję jiu-jitsu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. W grudniu 2014 roku założył Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki i od tego momentu ze swoimi podopiecznymi zaczyna osiągać znaczące sukcesy. W ostatnich 2 latach zawodnicy trenujący pod jego okiem zdobyli aż 33 złote, 28 srebrnych i 28 brązowych medali, między innymi podczas Pucharu Polski Kenjutsu i Kobudo, ogólnopolskiego turnieju Kobudo, Mistrzostw Polski w Sztukach Walki oraz Mistrzostw Europy w Sztukach Walki w Bośni. Szanowni Państwo, chyba formuła przyznawania nagród w powiecie oświęcimskim z różnych okazji dla młodzieży uzdolnionej sportowo, dla działaczy sportowych, dla młodzieży uzdolnionych artystycznie, ich opiekunów, chyba się nigdy nie wyczerpie. Ponieważ w powiecie oświęcimskim w tych 9 gminach żyją fantastyczni ludzie i fantastycznie uzdolniona młodzież. Dziękujemy raz jeszcze laureatom. A członków zarządu powiatu prosimy o przyjście na scenę. Dzisiejsza gala jest także okazją do pogratulowania sukcesów siatkarkom, siatkarzom oraz hokeistom. Zapraszamy na scenę siatkarki z uczniowskiego klubu sportowego Setball. Największe sukcesy osiągnęły siatkarki z rocznika 2001. W kategorii kadetek zajęły 4. miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski, a juniorki uplasowały się na 4. miejscu w ćwierćfinałach Mistrzostwa Polski. Natomiast seniorki zajęły 7. miejsce w 1. lidze Małopolski. Szkoleniem w klubie objętych jest około 90 dziewcząt. W sezonie 2017-2018 reprezentowało Oświęcim w 4 kategoriach. Młodziczek, kadetek, juniorek i seniorek. Trenerami siatkarek rocznika 2001 są Marek Wasztyl, Krystyna Karaś i Przemysław Karaś. Zapraszam na scenę siatkarzy z uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego Kęczanin w Kętach, którzy w tym roku pod okiem trenera Macieja Gruszki zdobyli tytuł mistrza województwa małopolskiego. Zapraszamy prezesa klubu, pana Marka Błasiaka oraz przedstawicieli drużyny juniorskiej. Zapraszam na scenę zawodników i trenerów uczniowskiego klubu hokejowego. Uczniowski klub hokejowy, składający się głównie z uczniów powiatowego zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu, został mistrzem Polski juniorów. Zawody finałowe rozegrano 18 marca w Jastrzębiu. Oświęcimianie pokonali gospodarzy 5-4.
Najlepszym zawodnikiem Unii po meczu z Jastrzębiem został Piotr Sołtys. A najlepszym bramkarzem turnieju Sebastian Lipiński z Unii Oświęcim. Zapraszamy prezesa klubu, panią Katarzynę Kot, trenera Witolda Magierę, kierownika drużyny Marka Pawia oraz zawodników. Miłosza Noworytę, Piotra Sołtysa, Michała Magierę, Szymona Flasza, Adriana Prusaka, Adama Kota, Władysława Jagórskiego, Dawida Krynickiego, Dominika Rutka, Szymona Wojtarowicza, Kacpra Rabendę, Szymona Jarnota, Przemysława Szymeczko, Kamila Wontora, Sebastiana Lipińskiego oraz Kamila Klocka. Sukcesy sportowców z terenu naszego powiatu doceniane są także w formie przyznawanych przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu stypendiów sportowych, które są wyrazem uznania dla zawodnika oraz formą pomocy w podnoszeniu poziomu jego wyszkolenia. Zapraszamy na scenę tegorocznych stypendystów w celu odebrania potwierdzenia przyznania stypendium. Po wręczeniu potwierdzenia prosimy o pozostanie na scenie do pamiątkowego zdjęcia. Tegoroczni stypendyści to Magdalena Zielińska, Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Kętach, Magdalena Zawadzka, Oświęcimski Uczniowski Klub Sportowy MOLO Osiek, Stanisław Nowak, Gabriela Wojtyła, Michał Topór, Michał Śliwiński z Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Zatorze, Konrad Wróbel, Klub Ojama Karate Brzeszcze, Miłosz Noworyta, Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim w Oświęcimiu, Jakub Lofek i Amelia Konik z Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego Unia w Oświęcimiu. Z Oświęcimskiego Klubu Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki Dominika Chylińska, Adam Dzięgiel, Anna Ferenc, Szymon Dębski, Katarzyna Kotapka, Dominik Matusz, Natalia Matusz, Mateusz Ostrowski, Oliwia Greczner, Elżbieta Ferenc. Zapraszam ze Stowarzyszenia Japońskich Sztuk Walki w Oświęcimiu Kacpra Cienkosza, Zuzannę Michałek, Wiktorię Ładochę, Igę Grabęcką, Małgorzatę Łabaj, Julię Tomaszek, Bartosza Tepera, Dominika Siatkę z Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia w Oświęcimiu, Weronikę Kusion, Julię Pawłowską, Zofię Wróbel. Kolejni stypendyści z Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia w Oświęcimiu: Martyna Kuziów, Natalia Lewandowska, Mikołaj Kozieł, Katarzyna Wiblatora, Maciej Alentynowicz, Martyna Prochownik, Zuzanna Nowak, Maciej Królikowski, Justyna Pisarek, Andrzej Michalczyk oraz Kamil Goleniec. Zapraszam. Zapraszam teraz na podsumowanie dzisiejszej gali, w którym będzie występ uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.